dzisiaj święto, 10 lat Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego Otwarte Serce. Jest to rzeczywiście uroczystość fundacji, ale przede wszystkim świętujemy z młodzieżą, ponieważ najważniejsza jest młodzież. Z nimi zaczynaliśmy 10 lat temu. Początki zawsze były trudne, nie wiedzieliśmy za bardzo też, jak odpowiedzieć na oczekiwania młodzieży, jakby z latami, też z zespołem, który bardzo dobrze pracował, zespołem wychowawców. Doszliśmy do tego, że jest ważne, żeby młodzież słuchać i w tej chwili jakby wchodzimy w ich potrzeby, w ich pragnienia. Takim, i dzięki temu, że oczywiście placówka jest socjoterapeutyczna, ale mamy też dużo takich działań, które rozwijają młodzież. Mamy zajęcia muzyczne, dzisiaj będzie koncert, to jest jeden, już mamy trzeci zespół rockowy, mamy dwa rockowe zespoły, które są już dorosłymi zespołami, znaczy są osoby, które były u nas, już same są niezależne. Mamy teatr, mamy bajkopisarstwo, mamy wystawy, więc młodzież na wielu frontach jak gdyby może się rozwijać u nas. Jedną z takich ważnych rzeczy, które chcemy w placówce jakby promować, to by młodzież była otwarta na innych. Tak jak mówi się, Fundacja Otwarte Serce, Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny Otwarte Serce, czyli gdzieś w centrum metaforycznie mamy serce, czyli miejsce, taka przestrzeń, gdzie człowiek się czuje dobrze, gdzie czuje się kochany, gdzie czuje się szczęśliwy i chcemy, by młodzież się i tego uczyła, i tego doświadczała. Mamy formację lidera Otwartego Serca, dziś właśnie przyjęliśmy jakby do tej formacji 12 osób, 12 naszych wychowanków, które rozpoczynają tą formację. I jakby idea tej formacji jest uwrażliwienie młodego człowieka na innych, na drugiego człowieka, na człowieka, który bardziej potrzebuje, który gdzieś cierpi albo jest smutny, i zaangażowanie na rzecz społeczności i na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz świata, żeby budować pokój, żeby budować dobro, żeby budować sprawiedliwość. Więc taką mamy wizję i chcemy, by młodzież się u nas rozwijała, by wyszła do przodu, by stanęła na własnych nogach i wzięła swoje życie we własne ręce. Zapraszamy młodzież od 12 roku życia do 18 roku życia. Może tu do nas przyjść, może zobaczyć, może zostać i dalej się angażować, ale też to jest ważne, że zaczynamy dzisiejsze święto. Dziś 10 jest lat, dzisiaj jest rocznica, ale jakby zaczynamy też świętować rocznicę fundacji, ponieważ fundacja została zarejestrowana w styczniu, więc ten rok będzie obfitował wiele wydarzeń kulturalnych, będzie wystawa, będą koncerty, będzie film, będziemy to promować i tutaj w naszym miejscu, w Fundacji Otwarte Serce na Spokojnej 9, ale też w Centrum Aktywności Fabrycznej, już niedługo będą ogłoszone kolejne wydarzenia. Chcemy też pokazać, że młodzież może dużo i że naprawdę to, co jest w nich piękne, jest możliwe, żeby świat to zobaczył. Nasza młodzież, młodzież, która też ma różne historie, czasem bolesne, ale też potrafi komuś dać i potrafi być szczęśliwa. Koncert jest efektem naszej pracy na wakacyjnych warsztatach, które tutaj w tej sali z młodzieżą się odbywały. Młodzież postawiła na rocka. Zawsze staramy się przyjmować propozycje młodzieży, opracować utwory, które sami znają, kochają. No i zebrała się rockowa ekipa, więc dzisiaj będzie bywa u nas rockowo, a dzisiaj będzie nawet jeszcze bardziej rockowo niż zazwyczaj. Serdecznie zapraszamy. No, grupa młodzieży tutaj ustaliła nam się
bardzo dzielnie chodzą na zajęcia, ćwiczą, grają na różnych instrumentach. Każdy chce spróbować wielu różnych, ale oczywiście specjalizują się czy to w gitarze, czy w gitarze basowej, czy perkusji. Zajęcia są prowadzone tutaj przeze mnie, ja się nazywam Tomasz Biela, zajęcia wokalne przez panią Małgorzatę Mycek. Ta grupa nie jest jeszcze zespołem, tak? To jeszcze na razie tutaj jakby mamy otwartą formułę, staramy się po prostu pracować, ale są już coraz lepsi technicznie, coraz lepiej grają i myślę, że niedługo będą się z tego tworzyły zespoły na nowe. Wiadomo, że nasze starsze zespoły no już odeszły, już młodzież wyrosła, już sobie gra dalej, ale gdzieś tam podbija świat muzyczny, natomiast tutaj młodzież no, zbiera się do jakiejś tam własnej działalności, ale to wiadomo wymaga też troszeczkę pracy nad techniką, nad umiejętnością grania i radością grania i tego właśnie tutaj dzisiaj będziemy mogli posłuchać. Koncert też będzie mocniejszy niż zwykle, w sensie brzmienia. Do tej pory jakby poruszaliśmy się w łagodniejszych klimatach. Ten będzie rockowy. Repertuar, który dzisiaj będziemy mogli usłyszeć, jest efektem naszej pracy na warsztatach wakacyjnych. Na każdym z naszych kolejnych koncertów pojawia się jakaś nowa niespodzianka, jakaś nowa osoba dochodzi do zespołu i dzisiaj również tak jest. Od strony wokalnej mogę zareklamować Zuzkę Rostkowską, która debiutuje dzisiaj i debiutuje naprawdę tak poważnie, bo śpiewa sama większość kawałków. I śpiewa super, dołączyła do nas właśnie latem. Rozwija się też wokalnie talent Mateusza Kaczmarczyka. Rozpoczął chyba na poprzednim koncercie i znacznie skromniej, bo chyba jeden utwór był tylko, no ewentualnie dwa, a teraz też śpiewa większość utworów. Więc no, cały czas się rozwijamy, cały czas do przodu i cały czas ciekawi. Zapraszamy do posłuchania efektów naszej pracy. Ja w fundacji mam przyjemność pracować z młodzieżą już od kilku lat. Szczerze mówiąc nie liczyłam. Na pewno nie od 10, ale na pewno od dobrych kilku. I mogę powiedzieć, że sprawia mi ta praca wiele radości i młodzież się super rozwija. W zeszłym roku po prostu wow, grupa muzyczna była jak rakieta w kosmos, naprawdę. Przygotowaliśmy bardzo dużo różnych tematycznie repertuarów i mam nadzieję, że w tym roku, w szczególnym roku dziesięciolecia, będziemy ten trend kontynuować.